Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa w piątek 8 kwietnia ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości sprawdzimy swój muzealny temperament, poćwiczymy pod chmurką ciało, a umysł na targach edukacyjnych i dniach otwartych Politechniki Śląskiej. Zapraszam na serwis. Rokokowy sangwinik, burżuazyjny choleryk, selanowy flegmatyk, a może porcelanowy melancholik. Muzeum zaprasza do Willi Caro na wyjątkowe zwiedzanie XIX-wiecznych wnętrz, podczas którego dowiemy się czegoś także o własnym wnętrzu. Specjalnie opracowany test wypełniany w trakcie oprowadzania pozwoli określić nasz muzealny temperament. Wizyta w muzeum może zatem stać się świetną okazją do spotkania nie tylko z przeszłością, ale także z samym sobą. Aby nie zapomnieć o wyniku psychozabawy, każdy, kto weźmie w niej udział, otrzyma specjalną kolorową przypinkę z wizerunkiem własnego muzealnego temperamentu. Oprowadzanie z temperamentem odbędzie się już jutro w sobotę 9 kwietnia w samo południe. Na rozwój osobisty składa się także aktywność fizyczna. O tę dziedzinę można zadbać przykładowo w siłowniach plenerowych. W sumie w całym mieście jest takich miejsc 13. W najbliższych miesiącach powstaną kolejne, m.in. w dzielnicy Stare Gliwice, Politechnice i na Trynku. Z kolei w niedzielę 10 kwietnia w Parku Chopina ruszy cykl zajęć z profesjonalnymi trenerami. Dwa razy w miesiącu, w pierwszą i czwartą niedzielę miesiąca, od 15 do 17 będzie można poćwiczyć pod okiem instruktora. Udział w zajęciach bezpłatny, wystarczą tylko dobre chęci. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści mieli okazję poznać oferty edukacyjne gimnazjów i liceów gliwickich w głównej hali Górnych Wałów podczas targów edukacyjnych. Na miejscu była nasza kamera. Możemy zaoferować chłopakom, mam też 7 dziewczyn, ale głównie dla chłopaków jest to oferta. Fajny zawód z przyszłością. Uważam, że jeśli są osoby, które lubią, mają smykałkę do naprawiania samochodów, lubią, jest to dla nich pasja, to jest to jak najbardziej fajny zawód, oprócz tego, że fajna szkoła. Z przyszłością zawód, można znaleźć pracę w bardzo fajnych zakładach. Współpracujemy z Norauto, z Autokellerem, także oprócz tego, że jest fajna szkoła, jest przyjacielska, to mamy bardzo fajną ofertę współpracy na praktykach w tych właśnie miejscach. To jest zespół szkół ogólnokształcących numer 3, składający się z gimnazjum numer 17 i drugiego liceum ogólnokształcącego. Jeśli chodzi o gimnazjum, to akurat w tym roku nie mamy profili, natomiast jeśli chodzi o liceum, to słyniemy z profilu biologiczno-chemicznego. Otwieramy dwie klasy biologiczno-chemiczne, otwieramy klasę humanistyczną i klasę matematyczno-geograficzną. Wszystkich uczniów jesteśmy dumni, ale chłopak, który oczywiście tutaj ma fajne wyniki, jakbyś powiedział troszeczkę o swojej pasji może? Naprawiam motocykle, a jazda to no, po prostu moje drugie życie. Jeżdżę od takiego praktycznie dziecka najmniejszego. No, mój pierwszy motocykl to oczywiście polska motorynka, no a teraz już jeżdżę na takim większym już sprzęcie. No, już mam jakieś tam sukcesy na swoim koncie, bo jestem mistrzem Polski klasy B. Teraz aktualnie ścigam się już, można to nazwać, najwyższej grupie w Polsce, w klasie junior. No i teraz zajmuję 4. miejsce na całą Polskę. No, ścigam się też w mistrzostwach świata i aktualnie zajmuję 11. miejsce na całym świecie. Na początku, tutaj na wejściu, że tak powiem, na otwarcie targów zaprezentowaliśmy taką ofertę akurat z chemii. Były to doświadczenia chemiczne przeprowadzone przez zespół pani Ewy Trybalskiej, która jest nauczycielem chemii. I właśnie jednym z doświadczeń była produkcja tego sztucznego śniegu. Jest to ponoć poliakrylan sodu, jeśli się nie pomyliłam. Przychodzą szczególnie dzieci z podstawówki, które wręcz zabierają sobie trochę tego śniegu. Widzę, że jest to wielka atrakcja. My jesteśmy z zespołu szkół techniczno-informatycznych. Chcieliśmy Państwu tutaj zaprezentować drukarkę 3D. Na karcie pamięci, która jest podpięta do wyświetlacza, znajduje się nasz plik projektów 3D. Jest on przesyłany za pomocą przewodów do mikroprocesora, który znajduje się na tej płytce. Mikroprocesor już steruje konkretnie silnikami krokowymi, które są na trzech osiach, na osi X, Y i osi Z, co powoduje ruch trójwymiarowy. Stwierdziłem, że to jest dosyć ciekawy temat, gdyż pozwoli mi się rozwinąć, gdyż jedyne co mnie ogranicza to jakby tylko moja wyobraźnia i konstrukcja drukarki, którą właśnie sam stworzyłem. W tej chwili stwierdziłem, że tak trochę
zażartuję powiedzmy i wydrukuję wycinaczkę do ciasteczek jako kucyk z My Little Pony. Pozostajemy jeszcze w temacie edukacji, ale wskoczymy na wyższy poziom. Maturzyści i uczniowie młodszych klas szkół średnich z całego województwa szturmowali dziś Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, gdzie odbywały się dni otwarte Gliwickiej Uczelni. W holu prezentowały się wszystkie wydziały Politechniki oraz największe koła naukowe. Chętni mogli również wybrać się na zwiedzanie wybranych przez siebie budynków miasteczka akademickiego. Widok wypełnionej po brzegi Auli Głównej, w której nie dało się pomieścić wszystkich chętnych, zaskoczył nawet samych organizatorów, którzy nie spodziewali się aż tak wysokiej frekwencji. Uczelnia wypromowała od momentu powstania prawie 180 tysięcy absolwentów. Myślę, że wy chcielibyście być też w gronie takiej ilości wspaniałych fachowców rozsianych po wszystkich kontynentach, zajmujących najróżniejsze, bardzo wysokie eksponowane stanowiska. Przyznajemy szczerze, że dzisiejsza frekwencja na dniu otwartym nas troszeczkę zaskoczyła. Rzeczywiście Politechnika Śląska jest dzisiaj oblegana przez maturzystów z całego województwa śląskiego. Bardzo się cieszymy, że ci maturzyści skorzystali z tej okazji, ponieważ no, jest to wyjątkowa okazja w skali roku, aby przyjść na Politechnikę Śląską, zobaczyć, jak wyglądają nasze laboratoria, sale wykładowe, poznać pełną ofertę edukacyjną, no i przede wszystkim porozmawiać ze studentami, którzy już studiują na naszej uczelni, aby móc zweryfikować, czy informacje, które przekazujemy podczas kampanii promocyjnej, się sprawdzają, czy ci studenci potwierdzają to, że jakość edukacji na Politechnice Śląskiej jest bardzo wysoka i że po prostu jest to dobre miejsce na studia. Dawno nie widzieliśmy tak przepełnionej Auli Głównej Politechniki Śląskiej. Pozwólcie, że na początku zrobimy taki krótki, ekspresowy sondaż badania opinii publicznej. To ktoś z Katowic, ze szkół katowickich? Też nie za dużo, no bo tam też są nasze wydziały. Tam też jest kampus Politechniki Śląskiej. To przenieśmy się jeszcze ciut dalej. Sosnowiec. Podczas dnia otwartego Politechniki Śląskiej informujemy o wszystkich możliwościach, jakie stoją przed naszymi studentami i pokazujemy, jak wspaniałe projekty realizują nasi studenci. Część z tych studentów to są również absolwenci szkół średnich, z którymi Politechnika Śląska współpracuje. Współpracujemy z bardzo wieloma szkołami średnimi, bądź to jako uczelnia, bądź poszczególne wydziały. Później z kolei nasi studenci mogą rozwijać swoją działalność w ponad 150 kołach naukowych, a efekty niektórych z tych prac możemy również dzisiaj oglądać, ponieważ najbardziej aktywne koła naukowe prezentują również dzisiaj przed maturzystami swoje dokonania. I tutaj widzimy bezzałogowe obiekty latające. Po polsku mówimy na nie również drony. To nie są takie zabawkowe drony, jakie możemy kupić w internecie. To są drony stworzone specjalnie na potrzeby zawodów. Drony, które mają za zadanie poszukiwać ludzi, przenosić ciężary. To są maszyny pracujące. Przynieśmy je tutaj, żeby zachęcić nowych członków Politechniki Śląskiej przyszłych, żeby również wstąpili w nasze szeregi. No to generalnie jest koło międzywydziałowe, ale zrzeszamy głównie z mechaniczno-technologicznego i z chemicznego. Tak? Dobra organizacja, ale bardzo dużo osób. Wydaje mi się, że dowiem się to, czego chcę się dowiedzieć, czyli jak wygląda rekrutacja, kiedy należy złożyć papiery, bo to mnie najbardziej interesuje. Nie starałem się raczej kierować znajomymi, tylko tak może bardziej w kierunku znalezienia kwalifikacji, znaczy zdobycia kwalifikacji do jakiejś fajnej pracy w przyszłości. Myślę, że energetyka albo automatyka i robotyka. Jest to dość interesujące i myślę, że na tym polu mógłbym się jakoś wykazać. I to wszystko w tym wydaniu. Do najważniejszych tematów powrócimy w sobotnim programie Podsumowanie Wiadomości. Premiera jutro o 17:25. Za chwilę jeszcze sport i prognoza pogody na senną sobotę. W wolnej chwili zachęcam do wirtualnych odwiedzin na tvimperium.pl i w mediach społecznościowych. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w poniedziałek. Życzę udanego weekendu.